Hi Jordi, how are you today? Fine. A little bit tired, but well. Breakfast was tasty enough for you? Yes. So it's right. What did you choose? Eggs or maybe the pancakes? No, today pancakes. I see there and I take one. You prefer those sweeter meals or just this one take? No, I prefer salad. I prefer salt breakfast. In Spain, what do you eat usually for breakfast? Similar than here. It's bread, mm-hmm. I think. Bread with tomato and jam. So it's similar. So I saw that you are talking in Spanish with Chorba, and I have to ask you, did he told you how he teached, he learned this language? He told me that he learned at the school, 5 years in Bulgaria, and he speaks very well. Thank you. Last one, eh? Mattia, you always have time for youngsters to sign the t-shirts or giving them autographs? Yeah. This is the reason, that's why we play football, for the people. No? When you were a child, it was important for you to meet a football player and just to look how he just trains? Yes, of course. You can learn a lot, especially the character. I like the players, I love the players who want to stay with the people and not they are private, only private life. It's good to share our emotion also with kids, to show them that we are footballers and we are normal people, we are not like VIP. So who was your idol when you were a child? I don't know, I have a lot. When I was a child, I played in Academy of Roma, so for me Totti was an example, no? I heard the story you were on the bench while Roma was playing in the Champions League. Yes. So that was the greatest experience in your whole career? When I was young, yes. Was an amazing feeling because Champions League is... I never play with Roma, I just have one bench and one in Italy Cup, but was an amazing experience, yes. So I hope you will be our Francesco Totti this season. No. I hope that I will stay and I will help the team if coach wants I want to help the team. I don't want to be Francesco Totti or something. You want to be Mattia Montini? I want to be Mattia. I see every day you're just Mattia, and every time I see you smiling, I guess this is Mattia. Yeah, this is guy. Yeah. I like to be always positive, to smile, because I'm abroad. It's not easy for me because my family is far away. That's why I try to be always with the players, with young players, to smile, because this make me energy to have focus in the training. If I'm so much focused and sad, for me it's difficult. My family is far away and that's it. You had time off before this training camp, so you had some holiday to spend the time with your family and went to Italy? Before the camp or after? Before the camp. Before, I came back from a long injury, you know, last season I could not play, I could not finish the season, so when I finished this, when I finished the season in May, I was focused to recover my injury, so I stayed just in my city with my family, no holiday, but this is our work and I hope that sacrifice pay. I hope too, thank you so much. Trening mniejszą grupą to dla ciebie, nie wiem, fajniejsza zabawa, mniejsza frajda, co możecie poćwiczyć? Znaczy zawsze takiej
trening w mniejszej grupie to jest jednak indywidualizacja jakaś. Można popracować właśnie tak jak teraz nad finalizacją, czy po prostu trenerzy się bardziej na nas skupiają, bo jest mniej zawodników. Trener Zubek bierze dosyć aktywny udział w zajęciach. Podglądasz też jego technikę, czy to nie jest wzór do naśladowania? No, pytanie pułapka. Ciężko to powiedzieć, bo coś tam widziałem, jeden strzał był z potencjałem, ale reszta niestety trochę nad siatkę, to może w rugby jest potencjał. Inni twoi koledzy z drużyny, nie wiem, potrafią trochę więcej, ich z kolei możesz podglądać. To jest trochę tak, że kiedy przychodzi tutaj ktoś młody z akademii, to znajduje fajne wzory do naśladowania? No na pewno, no, na każdej pozycji są tu zawodnicy, którzy mają dużo umiejętności i zawsze jak ktoś przychodzi z akademii, to może podglądać. Teraz odpoczywasz, będziesz wracał za chwilę do zajęć? Nie, myślę, że już odpuszczę, bo już dużo pouderzałem, to żeby nie weszło na nogi, jutro ciężkie treningi też to trzeba zostawić trochę na jutro. To trzymam kciuki za jutro. Dzięki. Jak tam samopoczucie? Dobrze, fajnie wrócić do chłopaków. Na pewno gdzieś trochę czekałem. Choroba się do mnie przyplątała, ale już jestem, to najważniejsze. Dzisiaj trochę pogoda się zmieniła, lepiej się trenuje, jak jest trochę chłodniej. No, na pierwszym treningu było tak optymalnie, teraz troszkę popadało i czuć różnicę, o wiele lepiej się czuję i myślę, że dobrze, że popadało. Mam nadzieję, że jutro będzie taka sama. Drugi trening, rzuty wolne, to coś, co lubisz chyba. No jasne, gdzieś na pewno taki mój atut. Ćwiczę to, ale no, czasami wychodzi, czasami nie wychodzi. Ważne, żeby w meczach wychodziło. No właśnie, to mecz z Pogonią. Gol na 1-0 z rzutu wolnego. Nie mam nic przeciwko, jak będzie taki scenariusz, to jak będę mógł wejść, pomóc albo grać w pierwszym składzie i strzelić bramkę, wygramy, no to będzie super. Okej, okay, no w piątek już wracacie do Łodzi, nie możecie się doczekać w początku tego ostatniego tygodnia przed ligą? No na pewno, gdzieś cały okres przygotowawczy pracowaliśmy na to, żeby już zacząć tą ligę i zbliża się to wielkimi krokami. No został ostatni mecz, ostatnie szlify i każdy walczy o miejsce w składzie i zobaczymy, trener będzie miał ból głowy, a my będziemy dawali się 100%. Siódmy już, zdaje się, dzień obozu w Woli Chorzelowskiej. Można spokojnie stracić rachubę tutaj. Każdy dzień za dniem to jest trening, jeszcze raz trening, ale dzisiaj trochę wyjątkowo, mam wrażenie, wyglądały te popołudniowe zajęcia. Zawodnicy dostali w czasie obiadu możliwość wyboru. Zaznaczono im, że wcale nie trzeba powiedzieć, że chce się trenować na boisku. Można było wybrać odnowę biologiczną, można było wybrać siłownię. Takie zostawienie wolności wyboru zawodnikom to jest częsta praktyka w sztabie czterokrotnego mistrza Polski. Trener Marcin Zubek z nami. Jeśli chodzi o taki okres, w którym się znajdujemy, gdzie ta intensywność tych zajęć już jest i objętość już się coraz bardziej nawarstwia, to mamy taki odpowiedni moment, aby dać z zawodnikom pewien wybór. Działamy na takiej zasadzie, żeby ta świadomość zawodników na temat swojego ciała, na tego, co potrzebują, była bardzo duża. Dlatego właśnie podchodzimy w taki sposób, żeby na pewnym etapie po prostu dać wybór. To, czego każdy potrzebuje. To jest dla nas bardzo istotne, po to, żeby też uniknąć sytuacji, gdzie niepotrzebnie byśmy przeciążyli jednego zawodnika czy drugiego. Dlatego staramy się podchodzić do tego bardzo tak zdroworozsądkowo i dlatego też ta jednostka druga miała taki dzisiaj charakter. Zdarza się, że zawodnik podejmuje zdaniem sztabu złą decyzję, że jest tak, że nie wiem, zawodnik X, nie będę tutaj nawet wymyślał nazwiska, powie, że no, chciałby pójść na odnowę, że może jednak bez sensu, a sztab jednak mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy uważa, że powinien poćwiczyć. Tak jak powiedziałem wcześniej, podchodzimy do tego zdroworozsądkowo i też szanujemy decyzję zawodnika, ale też wiemy, znamy zawodników, więc wiemy, że podejmą po prostu dobre decyzje i to będą decyzje najbardziej adekwatne do danej chwili dla nich. Jakikolwiek wpływ na taką jednostkę treningową może mieć to, że nieco nam się pogoda w Woli Chorzelowskiej dzisiaj załamała. Mam przede wszystkim na myśli to, że zrobiło się nieco chłodniej, nieco bardziej mokro, bo też trochę zdążyło w międzyczasie popadać. No i zawodnicy też w innych warunkach musieli się sprawdzić. No, uważam, że to są lepsze warunki niż ten upał, który mieliśmy na początku, dlatego te warunki do pracy uważam, że się poprawiły, więc tutaj ta praca na pewno na tej pierwszej jednostce treningowej była dla zawodników. Ta pogoda była bardziej... lepsza była do pracy. Dla trenera
tak naprawdę ten moment, kiedy mikrocykl wchodzi już w tę środkową fazę, jest w pewien sposób specyficzny, czy to jest nadal mimo wszystko ta sama praca, skoro jest zaplanowana, to trzeba ją wykonać i nie ma też miejsca w trakcie już mikrocyklu na jakieś kombinacje z nim? To znaczy zawsze jakieś pole manewru musimy sobie zostawić, dlatego że trzeba zaznaczyć, że my tych zawodników kontrolujemy na bieżąco i dlatego też tak jak dzisiaj mieliśmy okazję widzieć na podstawie tego, jak zaplanowaliśmy drugą jednostkę treningową, więc przede wszystkim najważniejsza jest obserwacja zawodników, obserwacja tego, jak oni reagują na proces treningowy i to jest klucz. My tak staramy się właśnie pracować, żeby odpowiednio reagować na to, jakie bodźce dajemy zawodnikom i w jaki sposób i później je dostosować do tego, aby to przygotowanie było po prostu optymalne. Chwilę temu, gdy zespół trenował rzuty wolne, widzieliśmy, że trener Marcin Zubek bierze bardzo aktywny udział w zajęciach. Ta lewa noga ułożona jak u Roberto Carlosa. Czy to jest jakiś zalążek przyszłej kariery może jeszcze? Nie, nie. W moim wieku to tylko mogę myśleć o trenowaniu i to jest najlepsze, co potrafię i na tym się skupiam. A to jest jakaś taki dodatek, przypomnienie sobie może trochę przeszłości, dlatego dzisiaj zdecydowałem się po prostu parę razy tą piłkę uderzyć. Możliwe, że trochę go w kopię, ale Adam Dębiński w rozmowie z nami mówił, że to jest raczej materiał pod rugby, właśnie te uderzenia trenera Zubka. Będzie miał jakąś kocówę z tego tytułu? No, porozmawiam sobie z nim, odbędę z nim poważną rozmowę w takim razie. Adam, z góry przepraszamy, bardzo nie chcieliśmy, żeby to tak wyglądało, ale też nie mogłem się powstrzymać. Trener Marcin Adam, Zubek. Wszystko jak coś. Trener Marcin Zubek był dziś naszym gościem w siódmym dniu obozu w Woli Chorzelowskiej. Dziękuję. Ja też dziękuję.